3-metrowe wędziska stały się czymś absolutnie oczywistym w wyposażeniu karpiarzy. Wiadomo, że zupełnie inaczej obsługuje się wędzisko podczas łowienia z wywózki, ale nie tylko ponton czy łódka, ale również podczas łowienia z podchodu, taki typowy stocking. Długi kij jest zupełnie nieporęczny. Ale czasami są pewne kłopoty z doborem 3-metrowego wędziska i do niego z doborem kołowrotka. Często widzę, że wybierane są kołowrotki takie typowe, ciężkie big pity, które niespecjalnie się nadają właśnie do tego typu wędzisk. Tu mamy zestaw, który do siebie doskonale pasuje. Zestaw firmy GRC. To jest wędziska serii Cocoon 2G z bardzo dobrym blankiem z maty węglowej 30 ton. To jest naprawdę wyższa klasa, jeżeli chodzi o maty węglowe. I kołowrotek też oczywiście GRC. To jest kołowrotek z serii Rowa RV7000M. Ten kołowrotek w większych wersjach też jest znany, ale to jest wersja kompaktowa, która idealnie pasuje właśnie do tej wędki. Kołowrotek jest lekki, poręczny. No i wreszcie, co go odróżnia od 99% wszystkich kołowrotków karpiowych, ta szpula nie jest w kolorze czarnym. Wreszcie coś innego. Trzy łożyska kulkowe plus jedno łożysko oporowe na takim mechanizmie ten kołowrotek się porusza. Hamulec klasyczny, tu nie ma fast draga czy quick draga, który nie zawsze jest potrzebny, natomiast on pozwala na bardzo dokładne ustawienie hamulca podczas holu. Mimo że on jest kompaktowych rozmiarów, to mieści wystarczającą ilość żyłki, bo to jest 240 metrów żyłki 0,35, więc spokojnie łowiąc na odległościach powyżej 200 metrów możemy tego kołowrotka używać. Jak wspomniałem, świetnie pasuje do tej wędki. Całość jest bardzo fajnie wyważona. Natomiast wracając właśnie do wędki. Seria Cocoon 2G obejmuje kilkanaście modeli, a spośród tych 3-metrowych, bo są też 3,60 i 3,90, mamy trzy różne modele o trzech różnych krzywych ugięcia. 2,75, 3,25 i właśnie ten wypośrodkowany, najbardziej uniwersalny 3-funtowy. I co jest ważne w tym wędzisku, dzięki blankowi z węgla 30 ton, ważne jest jego ugięcie. Większość tego typu wędzisk jest dość miękka i kończy się tym, że jeżeli holujemy na pontonie karpia, mamy zawady. Czasami, że tak powiem w cudzysłowie, wędka nam się kończy. Tutaj nie ma tych problemów. Ona wydaje się dość sztywna i ona praktycznie tak jest, ale przy ugięciu, co możemy zobaczyć, wygina się fantastycznie aż do rękojeści. Dolnik jest wykonany z pianki. Oczywiście karpiarze dzielą się na tych, którzy wolą albo korek, albo piankę. To oczywiście wszystko zależy. Tutaj ta pianka doskonale pasuje do chociażby designu tego wędziska, kiedy ono jest właśnie takie matowo-czarne. I drobiazg zupełnie nieistotny, ale szczerze mówiąc ja szukałem parametrów tego wędziska na blanku. Zazwyczaj tutaj jest długość i krzywa ugięcia opisana. Nie mogłem znaleźć. Okazuje się, że to wszystko jest tutaj, w uchwycie do kołowrotka. Szczerze mówiąc, pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Przelotki minimalistyczne, jak widać, one praktycznie składają się, tak się przynajmniej wydaje, z samej ramki, no ale nie, no oczywiście tutaj ten wkład jest. To oczywiście pozwala na odciążenie wagi całego kija. Minimalnie, ale zawsze. Natomiast szkoda mi jednej tylko rzeczy. Ja preferuję, że szczytowa przelotka ma jednak grubszy wkład, bo podczas holu wydaje mi się, że jest to istotniejsze. Nie tak ważne, ale jednak.
uniwersalny zestaw. Oczywiście przede wszystkim do łowienia do holu ze środka pływającego. Zresztą samo wędzisko jest tutaj w nazwie boat, czyli sugeruje właśnie to, ale też bardzo dobrze nadaje się do łowienia z podchodu, jak i do normalnego karpiowania. Tym wędziskiem w związku z jego akcją taką, no powiedzmy, dość sztywną, ono nawet do średniej odległości rzutów również się jak najbardziej nadaje.